Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie 12,4 razy 10 do 22 cząsteczek metanu. Wiemy, że w warunkach normalnych 1 mol dowolnego gazu zajmuje objętość 22,4 decymetra sześciennego. Jeżeli z liczby cząsteczek obliczymy liczbę moli metanu, będziemy mogli swobodnie obliczyć objętość metanu. Zajmijmy się więc najpierw liczbą cząsteczek metanu. Wiemy, że w jednym molu znajduje się 6,2 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek metanu. My do dyspozycji tych cząsteczek mamy 12,4 razy 10 do potęgi 22 i pytamy się, ile to jest moli. Więc rozwiążmy taką proporcję, czyli nasz x to jest 1 mol razy 12,4 razy 10 do potęgi 22 przez 6,2 razy 10 do potęgi 23. Proponuję, aby najpierw podzielić 12,4 na 6,2, czyli dostaniemy stąd 2, a następnie dzielimy potęgi o wspólnej podstawie. Czyli jeżeli dzielimy potęgi o wspólnej podstawie, to podstawę przepisujemy, natomiast wykładniki odejmujemy, czyli od 22 odejmujemy 23 i dostaniemy minus 1. Zostaje nam jednostka mol. -1 to jest 1/10, czyli po pomnożeniu dostaniemy 2/10 mola. Wiemy już, ile moli stanowi taka liczba cząsteczek metanu, więc do naszej pierwszej proporcji w miejsce moli możemy wpisać nasze 2/10 mola i obliczymy, jaką to stanowi objętość. Co nam daje 4,48 decymetra sześciennego.